Legia pokonała w Gaziantep, faworyzowany Gaziantep Spor przede wszystkim dzięki dwóm nowym piłkarzom w zespole. Napastnik Daniel Ljuboja chyba okaże się transferowym strzałem w dziesiątkę, dlatego że przeciwko Turkom zagrał świetnie, nie tracił piłek, nie pozwalał sobie zabrać piłki, asystował przy golu Mirosława Radowicza, a był to jego debiut w oficjalnym meczu Legii. Był piłkarzem, którego w poprzednim sezonie Legii brakowało. Takim, który potrafi przytrzymać piłkę, takim, który potrafi zwolnić atak rywali i takim, który w decydujących momentach nie traci głowy, tylko każde jego zagranie jest przemyślane. Równie dobrze zagrał Michał Żewłakow, czyli nowy obrońca warszawskiej Legii, który stworzył bardzo pewną parę stoperów z Marcinem Pomorowskim. W obronie Legia, która przez większość meczu się broniła, zagrała bardzo pewnie, bardzo spokojnie. Piłkarze wzajemnie się asekurowali, nie dopuszczali do żadnej groźnej sytuacji, do żadnego groźnego prostopadłego zagrania w pole karne Legii, przypominającego takie zagranie jak podanie Ljuboi, z którego Mirosław Radowicz strzelił gola. Piłkarze Gaziantep Sporu doskonale grali do 30 metra przed bramką Wojciecha Skaby, ale niewiele z tego wynikało. Od tego miejsca piłkarze Turcji nie mieli pomysłu, jak zaatakować Legię, nie mieli pomysłu, w jaki sposób mogą zbliżyć się pod bramkę rywali. Za to legioniści bardzo, bardzo spokojnie się bronili, czyhali na kontry. Po strzeleniu gola Legia właściwie nie musiała nawet tego meczu wygrać. To był taki mecz, w którym widać było, że Legii satysfakcjonował bezbramkowy remis, ale wykorzystała jedną z niewielu szans, jakie sobie stworzyła i przeważem to ona jest faworytem do awansu. Zwycięstwo 1-0 powoduje, że w rewanżu Legii do awansu wystarczy tylko remis. Ale z drugiej strony w Warszawie to Legia będzie gospodarzem, to Legia będzie próbowała na pewno strzelić gola, chociaż jeżeli taktyka wymyślana na pierwsze spotkanie coś udała, być może również za tydzień Maciej Skorża ustawi zespół bardzo defensywnie. Jeżeli Legia tylko nie straci gola, to ona zagra w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej.